Tak jak już mówiłem, czytam wszystkie wasze komentarze, no i często pojawia się taki komentarz, taka opinia, że rozewie jest zasypane piachem. No i dzisiaj to sprawdzimy. Okej, nie jest źle, nie ma wiatru. A będziemy zaczynać. Właśnie skończyłem latać, trochę za mocno szumi, żeby wam tutaj na bieżąco mówić i komentować to, co widzę, natomiast no, lat trwał łącznie pół godziny, więc myślę, że pamiętam to, co widziałem przed chwilą i wam zaraz opowiem. No więc tak, zacznijmy od początku. Tam mamy wędkarza, no i widać, że te fale go tam smyrgają w miarę. Przyłączę wam na drona, tak to wygląda właśnie z drona. Ja sobie już będę szedł do domku po schodkach, natomiast będę wam opowiadać to, co właśnie widzicie w tej chwili. Mamy tego wędkarza, starałem się latać wokół niego, natomiast w taki sposób, żeby mu nie płoszyć ryb. I tak jak widzicie, dużo dalej on by już nie mógł wejść, bo po prostu by fale go zakrywały. Natomiast zobaczcie, jak to wszystko jest zasypane. Tam, gdzie nie jest zasypane, widać to przepiękne dno, gdzie tutaj ta troć się właśnie trzymała. Natomiast teraz jest jakaś jedna wielka masakra. Gdy podlecimy troszeczkę wyżej, widać, no, jakie wielkie spustoszenie zrobiła ta refulacja, która była w Ostrowie. No, refulacja, przypomnę, to jest takie budowanie plaż. Pozyskujemy piach, tutaj akurat było gdzieś tam z okolic Trójmiasta, no i on potem jest tutaj ładowany. Powstają plaże na rok, dwa, czasami na trzy. No, ale ten piasek później migruje. Migruje tak, jak no w zasadzie tutaj wszystko, czyli leci do Władysławowa. Plaża we Władysławie będzie w tym roku nad wyraz szeroka. Natomiast no ten piasek zatrzymuje się gdzie? No na przylądku rozewie, ponieważ on wystaje tak w to morze. No i tutaj mamy te nasze miejscówki fajne, trociowe, na potęgę zasypane. Tak wygląda plaża w okolicach Jastrzębiej Góry, od strony Jastrzębiej Góry. Widać też, że te nasze miejscówki od tamtej strony, no w zasadzie ich już nie ma. Natomiast można byłoby pokusić się o wejście na te rewy i spróbowanie połowić właśnie w tamtym rejonie, choć to, co widzieliśmy na samym początku, czyli tego wędkarza, który no wszedł dość daleko, małe fale, a mimo wszystko dalej jest na tej mega płciźnie. Po prostu tu się mega tutaj wypłyciło i ta płcizna naprawdę wchodzi daleko w to morze. Także no nie jest dobrze. Z drugiej strony tego naszego wędkarza, który jest dokładnie pod nami, sprawa wygląda mniej więcej tak. Punktem charakterystycznym dla wędkarzy tutaj w rozewiu jest kamień nazywany Frankiem. Mamy wiele kadrów, jak łowimy na spinning, nawet w ciężkich, mega ciężkich warunkach zimowych.
No i do tego Franka da się podejść, aczkolwiek kiedyś poziom wody sięgał nam powyżej pasa. Teraz podejrzewam, że można do niego się dostać, brodząc w wodzie po kolana. Oczywiście całe rozewie nie jest jednolicie przysypane piachem. Widać takie fajne lamparcie dno, by się chciało rzec. Natomiast to nie jest to, co było kiedyś. Kiedyś w zasadzie całe dno w rozewiu było właśnie takie ciemne, było takie kamieniste, takie fajne. Teraz bardzo dużo dna jest przysypane po prostu takim zwykłym plażowym piaskiem. Przede mną górka i to spora. Słuchajcie, wpiszcie w komentarzach, co myślicie o tym, o tej refulacji. Może już tutaj łowiliście w tych właśnie warunkach, które są pokazane z drona. Napiszcie, czy ta ryba tutaj jest, czy jej nie ma, czy może w tych kadrach, co macie na dronie, może widzicie jakieś fajne miejscówki, które no mimo wszystko by się mogły na tą troć nadać. No oczywiście pojawimy się tutaj pewnie jakimś małym zlotem morskiej ekipy, spróbować połowić, prędzej czy później. Natomiast liczę na wasze komentarze, bo myślę, że to łowisko się bardzo mocno zmieniło. Bogusław Kasak gdzieś tam w komentarzach, chyba na debacie, pisał, że podobna sytuacja jest w Orłowie. Tam mieliśmy przecież przepiękne lamparcie dno. To lamparcie dno również zostało przysypane piaskiem. Ojej. Także no, zmienia nam się ten obraz tego dna bardzo, ale to bardzo dynamicznie. Próbujemy za tym nadążyć. Napiszcie też mi w komentarzu, czy takie filmy mają sens. Cześć!